Cześć kochani, właśnie zostałam nominowana do Brzydkiej Szesnastki przez Chrisa. Tak. Bardzo się wstydzę. Śpiewać nie umiem, rapować nie umiem. Patrzyłam trochę na YouTubie, jak to robić, no i napisałam tekst bardzo szybko. Postaram się go nauczyć bardzo szybko. Tutaj macie efekty. Również wpłaciłam pieniążki, żeby pomóc i wy też pomagajcie. Tak ogólnie to nie potrafię śpiewać, nie potrafię rapować, nie potrafię w ogóle nic, co jest związane z tym. I proszę, nie hejtujcie mnie za bardzo w komentarzach, bo naprawdę tego nie ogarniam. Dobra, tu macie muzę. Hej kochani, witajcie na kanale. Chyba niestety tego jointa dziś nie spalę. No dobra, zaczynałem w końcu te rapowanie, bo bym chciała zaraz dokończyć betonowanie. Trochę mi tu tego jeszcze zostało, bo bym chciała wybudować dom, jakich mało. A tak serio i naprawdę, bez żadnych żartów, to szacunek dla tych wszystkich pielęgniarek i doktorów. Bez ich pomocy pewnie byśmy zajadali ziemię od spodu lub na sznurze dyndali. Więc teraz podziękujmy serdecznie i razem. Pamiętajcie, że żeby zrobić to z hałasem, nie wiedzą, że my wszyscy ich tu wspieramy, a nie siedzimy w domu i robimy antybiogramy. To co dzieje teraz się, pandemia czy też nie? Nie wie i nie dowie nigdy się, bo dla rządu zwykli ludzie są jak cycusie. Można się pobawić i popieścić trochę je. Na kolację, adaptację, adorację, dominację. Później po imprezie zrobić też celebrację naszego ciała i umysłu, cyfryzację. Na nas przyszli przeprowadzą dewaloryzację, izolację, depopulację, dezaktualizację, deformację. Jako myślący ludzie się nie poddamy. Wszystko sobie razem do kupy poskładamy. Uświadomimy sobie, że tak naprawdę po tu padamy. Posiadamy, lecz korzystamy i ręce rozkładamy. I w końcu przyszedł czas oświecenia, gdy nie słuchamy tego chujowego faflunienia i nie obchodzą na żadne udogodnienia, bo nikt z nas nie będzie robił z siebie jelenia. W końcu przyjdzie czas, gdy się wybronimy i tych złych rządzących ludzi przegonimy. Przedłużającą się pandemię przedawnimy i wszyscy razem się miłością przepełnimy. Wreszcie życie będzie takie, jak tego chcemy. Swoje własne ścieżki sobie w końcu wydepczemy. I to wtedy właśnie wszystko zrozumiemy, co tak naprawdę w życiu robić chcemy. Okej, mam nadzieję, że wam się podobało i jeśli chodzi o nominację, chciałabym nominować bardzo tą osobę, która prawdopodobnie tego nie zobaczy tak czy siak, no ale dobra, spróbujmy, może jakoś się uda. Więc chciałam nominować Naruciaka, bo bardzo go lubię, słuchajcie. Lubię oglądać jego filmy, więc chciałam jego nominować. Chciałam też nominować Winny Life, żeby pokazał, co tam potrafi zarapować. Chciałam nominować moich znajomych z YouTube'a, Miszmasz. Dajcie czadu. Tak, tak, kochani, wy jesteście też tutaj. No i moją ostatnią nominacją jest osoba, która jest naprawdę wspaniała i uwielbiam tą kobietę, uwielbiam tą dziewczynę. To jest Anna The Travel. No pressure, kochana. Jeśli będziesz chciała, to zrobisz ten film. Jeśli nie będziesz chciała, spoko, nic się stanie. Więc to są moje nominacje. No i co? Trzymajcie się, kochani. Pomagajmy sobie razem i do następnego.